Dzień dobry. Już jest dziś niedziela, następny dzień. Wczoraj byliśmy w kościele na kolędach. Ediś, co zrobiłeś wczoraj w kościółku, jak były śpiewane kolędy, Misiu? Zrobiliśmy takie... Oj! Takie pomarańcze. To jest chyba... Nie wiem, jak to się nazywa, ale to jest tradycyjna angielska. Jak to się nazywa, to wszystko? Tradycja angielska. Tradycja angielska, gdzie się to robi z pobudek religijnych. Pomarańcza ponoć symbolizuje ziemię. O, tak będzie lepiej. Ziemię. Ta wstążka symbolizuje krew Jezusa przelaną na krzyżu. Te wykałaczki symbolizują chyba cztery strony świata. Tu się nadziewa słodycze, rodzynki i różne takie cukiereczki były, które już pospadały. I to ponoć symbolizuje pożywienie, które nam jest dostarczane. I świeca, nie pamiętam już co symbolizuje, w każdym bądź razie tak to wygląda. Owen! Tak. Ediś już wstał. Dzisiaj jest późna godzina, bo jest 9:20 już. A my dopiero wstaliśmy, prawda? Jakoś nie mogliśmy się obudzić, bo wczoraj jeszcze po tych kolędach poszliśmy do George'a rodziny na kolację, zjedliśmy zupkę. Jaką zupkę wczoraj jadłeś? We got mushroom. Mamusia jadła zupkę grzybową, a Eddie pomidorową, tak? No i George się dzisiaj źle czuje. Śpi, a na razie jeszcze boli go głowa, ma dreszcze, nie ma temperatury, bo zmierzył, ale nie ma temperatury. Więc no, dopada go jakieś choróbsko po tym boosterze, bo dostał kolejną dawkę szczepionki i ma takie właśnie skutki uboczne. Misiunia, tutaj dobrze ci się spało dzisiaj w nocy? Dobrze? Dobrze ci się spało? Tak, dobrze ci się spało. Poprzytulaliśmy się dzisiaj z rana dosyć sporo, a potem ja znowu jeszcze się zrzemnęłam i Eddie mnie obudził, że jest głodny. Edziś, co tam kombinujesz? Co kombinujesz? To ostrożnie, tylko się nie skalcz. Dobra, zabieram się za śniadanie i pewnie nic dzisiaj się nie wydarzy. Będziemy pewnie w domku siedzieć. Dla Ediego jest plan, żeby podczas kąpieli ściąć włoski, bo tutaj mu podcięłam wczoraj grzywkę, ale będzie trzeba jeszcze z tyłu ściąć. Pokaż się. Tutaj ma takie dosyć długie już na uszka zachodzące i tu z tyłu też ma takie długaski. Więc będzie to trzeba podciąć. Dobra, powiedz papa. Papa. Pomachasz do kamery? Może babcia będzie oglądać. Troszeczkę dla Ediego wyrównamy włoski dzisiaj, tak? Dużo. Dużo? Edi mnie już od kilku dni prosi, żeby mu troszkę włoski uciąć, więc zazwyczaj chodzę do fryzjera z nim raz. I dwa razy mu sama podcinam i znowu idę do fryzjera, czyli tak na trzy razy. Zobaczymy. Ja lubię, jak on ma dłuższe włoski, ale zwłaszcza w zimę to jest przydatne, no w lato jednak krócej mu ścinamy włoski u fryzjera, żeby na troszkę dłużej starczyło, bo szybko dosyć mu rosną. On ma George'owe włosy też. Masz po tacie włoski? Dobra, patrz na mamusię tutaj. I zobaczymy. Pokaż do góry. Thank you.
Przewróciłeś się? Ja też tylko, on to jest chyba. Przewróciłeś się troszkę. Dobra, założymy taką bluzeczkę. Widzisz się? Tak. Lubisz, jak mama ci włoski ścina? Tak. Troszkę. Bardzo. Bardzo. Druga rączka? To jest twoja bluzeczka z Bing, jak miałeś 2 latka. Teraz ile masz latek? To ile to jest? Nie, to jest 2. A ty ile masz latek? 3. 3? Tak, ty masz 3 latka. Udało mi się uciąć włoski dla niego. Pokaż, Edi, jak wyglądasz. Troszkę tutaj. No, najgorzej wyszło z tyłu. Pokaż z tyłu. Pokaż główkę z tyłu. Bo tutaj są takie dosyć sterczące, ale myślę, że może być. Teraz, żeby tradycji stało się zadość, ucinamy włoski teraz dla... Teraz Daddy. Teraz Daddy, tak? Pokaż, jak będziesz ucinał. Mamusia ci pomoże, dobra? Hop. Brawo! Jeszcze. A. Tu. Brawo! Jeszcze. Brawo! Hold on. Tak? Tutaj jeszcze troszkę? To masz jeszcze to. Bo on jest taka ule. Nie. Tutaj. To quite like the link on there. Okay. Hold on. Thank you. Yeah. Nam mami ten. Tak, nam mami ten, żeby z tradycji stało się zadość tutaj tym. O tu, zobacz. Czekaj, gdzie jest kosz na śmieci? Poczuj, nie, przesuń się. A! Dobra. Nie, to tutaj! A! Poruszaj, kucioleś! Jeszcze raz. Chyba nie uciąłeś nic. Jeszcze raz. I did. Tak? Thank you, Eddie. And you just... Hold on. Zadowolony jesteś? Hair. Ojejku. There's lots of... Zawsze jak Eddie muści nam włoski, to też dla Daniego i dla mamy. Ah! Okej. Okay. Brawo, dziękuję. Już nie, kończymy. Nie! Edziś, chodź. W ogóle jako ciekawostkę oglądałam kilka już filmów, jak uciąć chłopcom włosy. I byłam 100% przekonana, że George posiada golarkę do włosów. A to się okazało golarka do brody. I nie ma takich samych nakładek jak golarka do włosów. I dlatego włosy Ediego ścięłam tak, jak ścięłam z tyłu, bo nie mogłam... Bo nie było nakładki, żeby tak ładnie zgarnąć włoski z tyłu, więc albo zakupimy specjalną taką golarkę do włosów, albo po prostu pójdę z nim do fryzjera, żeby to uporządkować. To na tyle.
Po cięciu włosków, po wizycie u fryzjera domowego, zjedliśmy lunch. George też się ogarnął trochę, wypija sobie whisky, które sam robi. Znaczy, w sensie whisky takie zimowe, malt whisky sobie robi, dodając różne przyprawy do zwykłego whisky. I z Eddiem robimy Spot the Difference. Look at those ones. Count how many is on that side and that side. Bardzo mu się podoba ta książeczka. How many trees are there? Ready? Just one, two. How many trees on the side? One, two. Okay. One, two. One, two, three. Look at them. We need to circle that one. But that's got lots of. Ja piję, wypijam herbatę. A Kiruś? Co to za mina, Misia? Następna strona. Znowu możesz zrobić myszkę. But that's not lying. Nie? Dobra. Ogarniamy się dalej. Nigdzie dzisiaj nie wychodzimy, chociaż jest taka fajna mgła, która się cały czas utrzymuje, żebym mogła wyjść na spacer z Eddiem, ale nie chce mi się samej iść na spacer, bo już dopadło mnie lenistwo i potrzebuję też chyba jakiejś kawy. Wycierasz teraz ładnie? Najpierw mokrą chusteczką, a potem sucho, tak żeby się nie zepsuł mataczek. George, dalej źle się czuje i śpi jeszcze w łóżeczku, a my będziemy z Eddiem wykrajać taką książeczkę. Charlie Willy Wonka's Chocolate Factory. To jest chyba z książki, która się nazywa Charlie in Chocolate Factory. That's it. Charlie Chocolate. Charlie. Charlie. In the Chocolate Factory. In the Chocolate Factory. Tak. Fabryka czekolady. Fabryka czekolady. Może jest taka też bajka w Polsce. Autora Roald Dahl. Czy jakoś tak. Tak się. Tak to wygląda. I tu są takie. Zobacz, to są instrukcje. To są całe instrukcje do tego, jak to się robi. I takie wycinanki jakby. To najlepiej by było zrobić z zadusiem. A masz te wszystkie części, które stąd wyjąłeś już? Tak. Gdzie są one? Dobrze, wiesz co, ja usiądę z drugiej strony może. We need that first. We need that too. Poczekaj, auć, Misiuniu, musimy chyba poczytać. Poczekaj, najpierw poczytamy, jak to ci się robi, dobrze? Poczytamy. A, rozumiem. Rozumiem, tu jest, zobacz, to będziemy musieli poszukać numerków i przyklejać je wzajemnie, wiesz? Okej, okay, jeden. Zobacz, musimy najpierw taki znaleźć, taki domek. Na której stronie on może być? Thank you.
Nie potrafię tej części złożyć. 11, 12, 12, 40, 40. Nie potrafię tych części włożyć tu, żeby pasowały. Będę musiała to zostawić. Dobra, jak na razie domek wygląda tak, składa się z trzech ścian i tu jest jakaś część, której nie potrafię włożyć. W takim razie składamy to i na następnym raz, następnym razem będziemy robić, dobrze? Tak, jutro możemy zrobić. Ale ty nie pomagasz mamie. Nie pomagasz mamie, nie jesteś uważny dzisiaj. I myślę, że jedziemy, mama jest głodna, a ty jesteś głodny? Nie, musimy zrobić jakiś obiadek. Okej, okay. Jak na razie to odkładamy. Dobrze. Jak na razie to odkładamy na następny dzień, może jutro, może pojutrze. But Andy didn't have one. A dziś? Cichutko. Andy didn't have one. Może jutro, może pojutrze to dokończymy. W tym momencie się z Wami żegnamy. Powiedz papa, bo już nic nie będziemy nagrywać. Będziemy tylko jeść i iść do łóżeczka spać, tak? Papa. Pa.